To była tylko kwestia czasu, aż w moich omówieniach pojawił się film tego akurat reżysera. Ale przyszła ta chwila, ażeby zająć się filmem Quentina Tarantino, a na pierwszy ogień idzie Kill Bill z 2003 roku. Teraz muszę to, co zamierzam powiedzieć o tym filmie, miarę dozować, bo zaraz później chcę zrobić omówienie kontynuacji tej historii. Historii Czarnej Mamby, albo Panny Młodej, która poprzysięga zemstę na płatnych mordercach z gangu, którego była członkiem. A robi to dlatego, że ci płatni mordercy brutalnie ją pobili, a przywódca tego gangu, Bill, prawie że ją zabił strzałem w głowę. A wszystko to działo się w momencie jej ślubu. Przyjmuję taką wersję podczas omawiania pierwszej części i w dodatku, kiedy była w zaawansowanej ciąży. Czyli powód do zemsty bardzo okazały. Jest to czwarty film Quentina Tarantino i liczba 4 nie jest tutaj moim zdaniem liczbą użytą przez przypadek. 4 lata też w filmie mija od momentu, kiedy wydawało się, że Bill zabił pannę młodą, ale ona przeżyła i właśnie 4 lata była w śpiączce. Budzi się z niej i postanawia dokonać spektakularnej zemsty na swoich oprawcach. Mam tutaj klasykę gatunku. Od początku wiadomo, co jest głównym motywem tego filmu. Jest to zemsta. Zemsta na różne sposoby. Ale z takich ogólniejszych rzeczy, to powiem tak, że Quentin Tarantino już na tyle wyrobił swój własny styl, charakterystyczny do bólu, że w mojej opinii nie można pomylić tego reżysera z żadnym innym. Jeśli pierwsze 3 jego filmy, Wściekłe Psy, debiut, Pulp Fiction i Jackie Brown, opierały się w głównej mierze na dialogach, tak tym filmem Tarantino udowodnił, że nie tylko jest świetnym scenarzystą i gościem, który pisze jedne z najlepszych dialogów na planecie, ale naprawdę reżysersko też jest prawie że perfekcyjny, jeśli nie perfekcyjny. To jak on tutaj w pierwszej części Kill Billa bawi się formą, bawi się technikami kręcenia, no to powiem, że w tej kategorii najbardziej barwnego filmu z filmografii tego reżysera moim zdaniem Kill Bill wygrywa. Po prostu reżysersko Tarantino popuścił wodze fantazji. Tak jakby już wtedy studio, które produkowało ten film, głównie Miramax, zostawiło mu kompletnie wolną rękę. Powiedziało, kręć sobie co chcesz i jak chcesz. I facet dokładnie to zrobił. Przede wszystkim czym tutaj Tarantino zaskakuje najbardziej? Akcją. Reżyserią scen akcji. I tak jak już przed chwilą wspomniałem, wiedziano już od Tarantino, że potrafi pisać arcydzielne dialogi, ale że potrafi tak kręcić akcję, o tym chyba nie miano pojęcia, aż ludzie zobaczyli ten film. Pojedynek na miecze samurajskie z tego filmu, ten główny, gdzie wcielająca się w czarną mambę Uma Thurman kładzie na łopatki kilkudziesięciu wojowników jakuzy, słusznie nazwany jest jednym z najlepszych choreograficznie pojedynków na miecze samurajskie w historii kina. Tutaj nie ma co do tego żadnej dyskusji. Jest więcej bardzo dobrych scen akcji, bo ten film akcją stoi, nie tyleż dialogami, które też są zresztą typowo tarantinowskie, ale przede wszystkim stoi akcją. Jeśli już trochę wspomniałem o formie wizualnej tego filmu, to trzeba powiedzieć tak, że tutaj Tarantino wykorzystuje anime, co już kompletnie rozwala głowę. No bo kto by połączył klasyczny film akcji, plątując w niego wątek, gdzie normalnie format obrazu przemienia się w klasyczne anime. No raczej nikt by na to nie wpadł. Przynajmniej chyba nikt nie wpadł, żeby zrobić coś takiego przed Tarantino. A w najlepszym wypadku ja czegoś takiego nie pamiętam lub o tym nie wiem. Mamy wstawki westernowe. Mamy wstawki z klasycznych samurajskich filmów typu Harakiri czy którykolwiek film samurajski Kurosawy. Jeśli chodzi o zdjęcia, tutaj też współpraca Richardson-Tarantino daje oszałamiające rezultaty. Raz film jest kolorowy, a niektóre sekwencje nagrane są czarno-biało. I jest to genialny zabieg akurat w tym filmie. I co jest jeszcze bardzo ważne? Konwencja. Od tego chyba nawet trzeba było zacząć, że jeśli nie kupi się całkowicie tej konwencji, no to Kill Bill może aż tak dobrze nie podejść komuś. Ale jeśli się ukupi, to można ten film absolutnie pokochać. Dlaczego mówię, że to jest aż tak ważne? I tutaj wrócę trochę do fabuły. No bo kobieta, główna bohaterka filmu, zostaje niesamowicie dotkliwie pobita, będąc w ciąży,
A na końcu gościu strzela do niej z bliskiej odległości w głowę. I powiem tak, jeśli brać to pod względem realizmu, no to szanse przeżycia tej kobiety nie wiem, czy wynosiłyby nawet 5%. Ona by musiała umrzeć w realnym życiu. Nie wspomnę oczywiście o dziecku, które też musiałoby umrzeć. Jak zakończenie tej części pokazuje, wiemy, że nie tylko przeżyła panna młoda, ale też jej dziecko, co jest klasycznym cliffhangerem, tak jakby pomiędzy odcinkami serialu telewizyjnego. Tutaj mamy klasyczny tego typu zabieg. Co jest jeszcze charakterystycznego dla tego filmu? Czarne charaktery. Ale czarne charaktery są tutaj pokazane nietypowo, bo są po prostu one co najmniej nieźle lub nawet dobrze w przypadku bohaterki Lucy Liu Orenishi pogłębione nawet bardziej. I to jest fantastyczny zabieg. Może nie powoduje on, że zaczynamy tym czarnym charakterom kibicować walce z naszą protagonistką, ale w jakimś tam mniejszym, większym stopniu możemy te czarne charaktery zrozumieć. I to jest wielka wartość. Szczególnie ten wątek Oren i Shi jest po prostu chyba najlepszy, jeśli chodzi o głębię jakiegokolwiek czarnego charakteru z obydwóch części Kill Billa. Może jeszcze wątek przywódcy pandy Billa jest równie głęboki, ale wątek Oren i Shi robi wrażenie. A, dwie rzeczy trzeba tutaj powiedzieć. Pierwsza to soundtrack. Nie wiem, czy to określenie będzie adekwatne, ale to jak i jak jest użyty tutaj soundtrack, to chyba nie było zasługą ręki ludzkiej, tylko ręki boskiej po prostu. Coś absolutnie magicznego. Powiedziałbym, że to jeden z najlepiej użytych soundtracków w historii kina dla mnie. Aż tak. Musiałem o tym powiedzieć, bo teraz jak ten film oglądałem, przypominając sobie go, to od razu mnie to bardzo mocno uderzyło. Także brawa, brawa i jeszcze raz brawa za soundtrack. I na końcu obsada aktorska. Powiedziałbym tak, że ze starej gwardii Tarantino w tym filmie występują dwie postaci. Uma Thurman i bardziej eksploatowany, jeśli chodzi o kino tarantinowskie, Michael Madsen. I powiedziałbym, że te etaty obsady nie dziwią, ale pozostałe już trochę zaskakują. Na przykład moim zdaniem nie taką znowu oczywistością jest wybór, żeby akurat to Lucy Liu zagrała Oren Ishii. A według mnie to ona jest też cichą bohaterką tego filmu, co już samo przez się jest komplementem. Daryl Hannah jako L Driver, też bardzo nieoczywisty casting, ale najbardziej rozwalający system i kompletnie dla mnie niewyobrażalne obsadzenie w roli Billa akurat tego aktora, a mam na myśli oczywiście Davida Carradine'a. To jest coś, co mógł zrobić chyba tylko Tarantino. Wyciągnąć gościa, który grywał sobie tam w jakichś serialikach, pamiętam, jeden, który chodził chyba na Polsacie, ale nie pamiętam dokładnie tytułu tego serialu. I też David Carradine, z tego co wiem, to był znany bardziej w latach 70. chyba, czy pod koniec lat 60., ale żeby go wyciągać akurat już w 2004 roku, kiedy naprawdę jego gwiazda filmowa wydawało się, że dawno wyblakła, to dostał on drugie życie, absolutnie. I tym oto sposobem Tarantino, obsadzając tego gościa, zapewnił mu miejsce w historii. Bo już na zawsze w filmografii aktorskiej Davida Carradine'a, nieżyjącego już oczywiście od dobrych kilkunastu lat, będzie to, że gościu zagrał w filmie Quentina Tarantino, jednego z największych współczesnych reżyserów. I jest to naprawdę dla mnie fenomen. Tak zapisuje się w historii kina. Zresztą w historii kina zapisuje się oczywiście cały ten film. I niezwykłe u Tarantino jest to, że te stwierdzenie, które padło przed chwilą, można powiedzieć praktycznie o każdym jego filmie. To rozwala mózg, ale tak dokładnie jest. Być może jeden czy dwa jego filmy nie przejdą do absolutnej klasyki, ale większość już to zrobiła. Pękarty wojny, Pulp Fiction, Django. Mózg rozwalony. Jest facet wielki, naprawdę. Mam nadzieję, że zostanie coś na następny materiał, więc do usłyszenia. Na razie.
Wakata. Ikuyo.